Sponsorem programu jest ViaPlay, platforma, na której obejrzysz wszystkie mecze Premier League. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku przerwy na kawę z naszego studia. To bardzo yy, duża rzadkość rzadko się tu spotykamy a szkoda niestety w gronie znanym Wam doskonale i pewnie zastanawiacie się, o co tutaj chodzi. Krzysztof, dlaczego masz koszulkę Arsenalu na sobie? Czy ja naprawdę muszę o tym mówić? <grym> Jeżeli ktoś ogląda naszego live'a, to wie. Krzysztof przegrał zakład. Otóż Manchester United przegrał. Więc. Krzysiek musi wystąpić w odcinku Przerwy na Kawę właśnie w koszulce Arsenalu. Maciek, a ty czemu masz koszulkę Arsenalu? A tak dla beki założyłem. Witam wszystkich. Dla towarzystwa. Oczywiście jest Krzysiu, jest Maciek, jestem także ja. Słuchajcie, no z racji tego, że jesteśmy w naszym studiu, a to odbywa się dosyć rzadko, z racji tego, że był live, w ogóle bardzo wam dziękujemy za obecność. Piszcie w komentarzach, kto, kto był na live i czy wam się podobało. Było całkiem sporo osób, było całkiem dużo pytań, bardzo wam dziękujemy za frekwencję. Zostawiajcie oczywiście łapki w górę, także po tym pod tym filmem, no bo skoro jesteśmy w naszym studiu, to myślę, że zdecydowanie warto, 300 łapek. Co wy na to, żebyśmy wybyli 300 łapek? Wydaje mi się, że to będzie całkiem e, niezła liczba. No i e, cóż, rozpoczynamy naszą podróż po tej kolejce, która z jednej strony była bardzo ciekawa, no bo był mecz Arsenal z Manchester United, który miał niesamowitą historię. Za chwilkę o tym porozmawiamy. No i była też reszta meczów, która e, dumnie która możemy... była solą futbolu no, dokładnie. w dużej Mnóstwo tak. soli futbolu. Trzy remisy 0 do 0. E, w ogóle dużo remisów w tej kolejce, no ale o tym później. Na sam początek Arsenal kontra Manchester United, tak jak widzicie w tym momencie na planszy. 3 do 2 wygrywają kanonierzy. Tym samym utrzymując tą przewagę pięciu punktów nad Manchesterem City, cały czas jeszcze jeden mecz zaległy. Gole strzelali Edin Ketiach, dwukrotnie aż trafił do bramki Dawida De Gea i Bukayo Saka. Jeżeli chodzi o Manchester United, to Markus Rashford i uwaga, Lisandro Martinez z główki. Ta historia nie, nie zdarza się często, tam generalnie zderzył się ze sobą Ramsdale z Tomiasu. No i w tym całym zamieszaniu Lisandro Martinez znalazł drogę do bramki przeciwnika. 3-2. W zasadzie nawet nie wiem, od czego zacząć to pytanie, więc zacznę od Waszych panowie na gorąco, właściwie reakcji. Czy uważacie, że wygrała drużyna faktycznie w tym spotkaniu lepsza? Czy jednak tutaj Arsenal miał, waszym zdaniem, nieco więcej szczęścia? Nie, myślę, że definitywnie wygrała to spotkanie drużyna lepsza, bo Arsenal przeważał jednak przez większość tego spotkania i miał więcej, kontrolował po prostu ten mecz. Zarówno w środku pola, jak i, jak i w innych jego, w innych strefach boiska. E, ogromna rola Aleksandra Zinchenko. Świetny mecz e, Ediego Nketiacha. E, ja tutaj muszę się uderzyć w piersi. Kiedyś <laughs> powiedziałem, że Edin Ketiach nie jest napastnikiem. Nawet być może użyłem takich słów, że nie jest piłkarzem. E, to pokazuje tutaj w, w tym sezonie, w tych ostatnich spotkaniach, że może być rasową dziewiątką i to taką dziewiątką, które przesądza o wyniku tak istotnego meczu, bo to jest przecież mecz no, na drodze Arsenalu do tytułu naprawdę bardzo ważne zwycięstwo i bardzo cenne trzy punkty. Z drugiej strony Manchester United troszeczkę pokazał, troszeczkę no, uwydatnił jeszcze, że to nie jest ten etap tego projektu, żeby już rywalizować z ekipą Mikela Artety. Postawili się, ale zdecydowanie zbyt mocno polegali dzisiaj na kontratakach. To nie był ten taki Manchester United, który znamy z tego sezonu, który próbuje grać otwartą swoją piłkę. Te wszystkie akcje, które gdzieś tam się toczyły, to jednak były kontry, bo czy ten gol Markusa Rashforda? Wspaniały I to też trzeba, trzeba powiedzieć, że jak dobrze wyglądał w tym sezonie defensywnie Thomas Partey, a mimo to Marcus Rashford ośmieszył tam, w, w, tej, w tej akcji, w której strzelił Gola, więc, więc naprawdę wielka, wielka zasługa Markusa Rashforda w tym wszystkim. Ale poza tym w ofensywie nie było zbyt wielu takich pozytywnych sygnałów ze strony Manchesteru United. Znowu wrzucę Erikowi Tenhagowi kameczek do ogródka, jeżeli chodzi o zmiany, bo wydaje mi się, że przespał trochę moment na wprowadzenie Garnaczo i tych sił w drugiej połowie zdecydowanie brakowało. Było widać brak Kazemiro, bo Christian Eriksen i Scott McTominay przegrywali zbyt dużo tych pojedynków w środku pola i w środku pola Arsenal poczynał sobie zdecydowanie zbyt odważnie. Między innymi Aleksander Zdjęcienko, którego rola w rozgrywaniu piłki w tym meczu jest naprawdę nieoceniona i to, co robił, co, co robił Ukraińiec, chyba man of the match. Wiem, że Edin Ketiak zdobył dwie bramki, ale wydaje mi się, że Aleksander Zdjęcienko był moim zawodnikiem tego spotkania. Nie wiem naprawdę, co tutaj dodać, bo już by dużo zostało powiedziane o tym meczu. Ogółem, może zacznę od tego, że wypada Manchester United pochwalić w tym spotkaniu, bo zagrali naprawdę dobre spotkanie, starali się neutralizować zagrożenia Arsenalu, starali się kontrować, świetnie grał Markus Rashford, przynajmniej w pierwszej połowie ogromne problemy z nim miał Ben White, który ostatecznie został zdjęty w przerwie i wszedł za niego taki hero Tomiyasu, więc Czerwone Diaby były bardzo blisko zrealizowania swojego planu na ten mecz, no ale jednak Arsenal z każdym kolejnym spotkaniem wygląda jak do. Na Mistrzowska. I możemy chwalić oczywiście Ediego Ketia za to spotkanie, natomiast to jest tylko jeden piłkarz w znakomicie funkcjonującej maszynie, w znako znakomicie funkcjonującej drużynie, no która gra tak naprawdę każdy kolejny mecz, kluczowy, trudny, z trudnym rywalem, z rywalem będącym w formie i wygrywa go po prostu jak rasowa, no jak rasowy mistrz prawie bym rzekł, bo faktycznie Arsenal. Wygrał bardzo ważne spotkanie, dopiął tak naprawdę e, całą tą swoją przewagę w ostatnich 15 minutach meczu, ostatecznie bramką e, no w, w znakomicie tak naprawdę przeprowadzonej e, akcji, gdzie też miał swój udział Leandro Trossard, który wszedł na to boisko i już widać tak naprawdę, że to będzie piłkarz, który mhm. wniesie spore jakości z ławki tej drużynie, więc no nie wiem, no obie drużyny można pochwalić z tego meczu, ale tak koniec końców kanonierzy że... ja byłbym ostrożny z tym chwaleniem United bo to jest występ, w którym do wielu rzeczy można się przyczepić, oczywiście bardzo szkoda tych straconych punktów, Tylko... bo to był mecz, z, który... z którego można było coś wywieźć. W ilu meczach tak naprawdę Manchester United do końca sezonu zagra bez Kazemiro, weźmy to też jasne, pod uwagę, jasne. bo oczywiście też zabrakło tego właśnie być może impulsu z ławki, bo gdyby był Kazemiro, to Scott McTominay mógłby zmienić podmęczonego Eriksena e, mógłby wejść też Fred do tego środka pola, dać tam trochę więcej siły wprowadzić wtedy Garnaczo. Ja wiadomo, że ten hak był pod dużą taką presją tego, co, to, tego, co się dzieje i pod presją e, wąskiej ławki, bo ta ławka naprawdę, tam nie było zbyt wiele, zbyt wiele jakości, nie licząc być może, być może właśnie Garnaczo, który zdecydowanie za późno pojawił się na boisku, e, ale no, zdecydowanie zabrakło, zabrakło tego Kazemira, tego takiego pewnego punktu, pewnego punktu no, mogliśmy się spodziewać, że tak to będzie wyglądało i tak nie widzę aż tak wielkiej, e, aż tak wielkiej straty, no bo to Scott McTominay nie zagrał złego spotkania, to też nie można powiedzieć, żeby grał fatalnie, e, no ale to jest jednak e, przepaść klas, nie? To są, to są dwie, różne, dwie różne klasy piłkarzy, więc nie chwaliłbym aż tak Manchester United. No, tutaj trzeba też wspomnieć, bo chyba tutaj chyba jeszcze o tym nie, nie mówiłem, chociaż miesza mi się to, co mówiliśmy na live z tym, co powiedziałem tutaj. No Aaron Wambisaka, tragiczny występ. To jest, to jest piłkarz, który okej, okay, może mieć przebłyski, no ale dwie bramki stracone przez, przez Manchester United idą na jego konto. Jedna też chyba na konto Christiana Eriksena, bo taka przebrana, przegrana przebitka, potem niedoskoczenie do do, do Kajusaki, ta bramka z dystansu padła po tym. E, no Dużo sporo indywidualnych błędów Manchester United, które doprowadziły do tego, że tak, ten, tak to spotkanie się zakończyło. To, co jeszcze bym wtrącił jedną, jedną rzecz. To po tej bramce e, ostatniej Ediego Nketiahan, Nketiahana na 3 do 2. E, w ogóle nie wiem, co tam się stało z czasem doliczonym, bo to była jakaś kpina N z, legalne, z, z tym, co się działo. E, niby doliczono 3 minuty. Te, celebracja bram i sprawdzanie bramki Arsenalu skończyło się chyba w 92, a w 94 już sędzia odgwizdał koniec spotkania, tak. więc tam jakieś, jakieś dziwne rzeczy się podziały. Ale nie zmienia to faktu, że w tym doliczonym czasie gry Manchester United nie miał siły, chęci i motywacji, żeby cokolwiek spróbować jeszcze zaatakować. Marcus Rashford stał, y, Aaron Wambisekas tak, tak, stał, Jedynym piłkarzem, który gdzieś tam biegał i zresztą biegał przez cały mecz i chwała mu za to, to wołdwechos, który tam harował na całej szerokości tak, tak, boiska. Tak, tak, tak. Więc naprawdę dużo jeszcze jest do zrobienia w tej takiej motywacji piłkarzy Manchester United, bo po Arsenalu było widać przez cały mecz. Czy, niezależnie czy oni przegrywali 1 do 0, czy później stracili bramkę na 2 do 2, oni ciągnęli cały czas, cisnęli i cały czas było widać w zawodnikach kanonierów tą motywację i tą energię do tego, żeby bramki strzelić. Nie wiem, czy w United zagrał ten brak sił. Jednak Czerwone Diabły grały mecz w tygodniu z Crystal Palace. Arsenal odpoczywał, więc to też mogło być te, te minuty spalasz w nogach, ale tych sił i motywacji zdecydowanie w końcówce zabrakło. Tak, też, też właśnie chciałem zwrócić na to uwagę, że w tej końcówce spotkania tak naprawdę, kiedy Manchester United mógł jeszcze powalczyć o remis, no bo pokazali w tym spotkaniu. Mógł i że... powinien. Mógł i powinien. Pokazali w tym spotkaniu, że, te, że też są groźni, mieli swoje sytuacje. to był właśnie tak interesujący mecz, dlatego, że i z jednej, i z drugiej strony coś się cały czas działo. I e, faktycznie zgodzę się z tym faktem, że no, widać było bardziej po arsenalu, że oni po prostu ten mecz chcą wygrać, bo była reakcja na stracone bramki, nawet na to 1 do 0, nawet na to 2, 2 do 2. Przecież był taki fragment 15-minutowy w samej końcówce meczu, kiedy Manchester United nie mógł w ogóle wybić piłki. Tak, taka tak. tak, tak. my oglądając, oglądając to, to spotkanie na żywo prowadząc tego live, nie mieliśmy czasu, żeby spojrzeć na czad na to, co się Nosłownie. dzieje, bo cały czas był napór ze strony Arsenalu i cały czas byli gdzieś pod, pod bramką Manchesteru United. Raz Dawid De Gea przecież świetnie interweniował przy, przy strzale Diego Neketjaha. Tak, tak. Kilka razy ta piłka była blokowana, czy to przez Lisandro Martineza, czy Rafaela Varana. No, były ataki Arsenalu naprawdę zmasowane, więc nawiązując do twojego pierwszego pytania, tak, wygrała drużyna lepsza. To, co jeszcze można odnotować, to Lisandro Martinez strzelał bramkę Złuchaj głową. Nie, to, nie, jest, to jest niesamowita jest... historia. Trochę w to... ogóle kuriozalny ten gol, ale coś będzie, <laughs> No Ja tylko chciałbym podsumować że to było po prostu znakomite widowisko. Tak, trafił nam się tak. świetne spotkanie do tego, żeby obejrzeć razem z wami, więc zapraszamy do, do, do odtworzenia tego naszego live'a. Więc taki naprawdę mecz między drużną, która jest liderem, a drużyną, która jest na trzecim miejscu w tabeli, prawdziwe starcie na szczyt, już na czwartym. Manchester już na czwartym, tak. Chciałbym tylko podsumować to spotkanie jeszcze yy, kończąc już ten wątek, chyba że jeszcze coś będziecie chcieli za chwilę dodać, że no według mnie MVP na pewno Edin jak dwie bramki i jeszcze ta jedna sytuacja, w której było bardzo blisko, żeby zdobył yy, kolejną bramkę i też chciałem zauważyć jedną rzecz, której moim zdaniem zabrakło z Newcastle United, czyli właśnie impuls z ławki. Akcję na 3-2 do 2 napędził Trossard i tego brakowało, żeby wygrać na przykład mecz z Newcastle. Tu było będzie dużo pociechy z Trossarda, taką mam nadzieję. Czy jeszcze no, to, chcecie coś dodać, do, dodam do tego Trossarda, że padło to u nas na live, ale powtórzę to jeszcze raz, porównując transfer Trossarda do Mudryka. Trossardy z rozwiązaniem na już i piłkarzem, który wchodząc z ławki już może zrobić różnicę. To. Mudryk też miał swój moment w meczu Chelsea-Liverpoolem, do no, którego przejdzie, jeszcze przejdziemy. To. No ale jednak patrząc na ostateczne efekty, no to większy impact ze strony Trossarda i widzimy, że to oceniać dopiero po paru pierwszych minutach obciukaże. oczywiście, no. że tak, ale wydaje mi się mimo wszystko, że że to jest tym piłkarzem na już, na którym Arsenal wyjdzie zdecydowanie lepiej, porównując te dwa transfery w tym sezonie. W nie, tym, mówię, nie, w mówię, tym momencie, nie mówię patrząc to... z długoterminowo, bo wiadomo, że długoterminowo Mudryk jest piłkarzem ze zdecydowanie większym potencjałem. No, Mudryk pokazał zdecydowanie, że coś tam drzemie w coś, tym Coś potrafi w tym chłopaku. Ale do soli futbolu pozwolicie, to... że przejdziemy trochę później, chociaż tak jak mówiliśmy, w tej kolejce. Yy, czy no, naoglądaliśmy się pięknego futbolu? No, poza tym meczem Arsenal z Manchester United to było nam naprawdę y, ciężko. Taki mecz, który wydaje mi się dość prosty do skomentowania, mi się tutaj wysuwa na, y, na piedestał. Mianowicie Manchester City wygrywa 3-0 z Wolverhampton. Y, hat zdobywa Erling Haaland. 25. gol już Erlinga Haalanda w tym sezonie Premier League. To jest coś niesamowitego. Pytaliście się nas na live, czy dobije do 40 bramek. No, my odpowiedzieliśmy, że spokojnie do 40 bramek. No, nie każdy. Y a nie, tu powiedziałeś, <laughs> że, że nie. to zaraz będziesz mówił, y dlaczego. Y y co można ciekawego o tym meczu w zasadzie panowie powiedzieć? Był taki jeden moment w tym spotkaniu, kiedy Wolverhampton mieli 9% posiadania piłki. 8, nawet 8. Nawet to, to, było... to było chyba pierwsze 15 minut, kiedy 92% posiadania piłki miał Manchester City. W y kontaktów z w polu karnym przeciwnika w pierwszej połowie, za chwilę pewnie o tym powiecie, ale można. Czy można policzyć w ogóle te kontakty? To jest dobre pytanie. No, deklasacja, całkowita deklasacja Manchester City też trochę, możemy nawiązać też do tego meczu w środku tygodnia, kiedy. bo to był znacznie ciekawszy mecz, kiedy Manchester City wrócił po tym, po pierwszej połowie, kiedy przegrywali 2-0 z Tottenhamem. Tam zwyciężyli 4-2. No i też pokazali, że teraz włączają tryb gonimy Arsenal. No, ewidentnie było to widać po tej trochę słabszej dyspozycji Manchesteru City, która moim zdaniem skończyła się w pierwszej połowie w meczu z Tottenhamem. Tam w szatni musiały paść bardzo mocne słowa. Bo... No, nobody talk. Sit down, nobody talk. Tam padły bardzo mocne słowa, bo wyszli na tą drugą połowę, zdobyli cztery bramki. Teraz deklasacja Wolverhampton. Może i Wolverhampton to w tym sezonie jest jakaś dobra drużyna, no ale teraz widać, że Manchester City... W ogóle City... nie jest dobra drużyna w tym sezonie. <laughs> Lekko mówiąc, tak? Teraz Manchester City pokazuje, że chyba już się nie będzie potykać. Jak myślicie, co, co będzie dalej? No ja to, dobra, no ja tutaj zacznę w takim razie. Na pewno ten weekend jakby dał nam odpowiedź na to, która z drużyn z Manchesteru będzie gonić Arsenal. Najwidoczniej nie będzie to jednak mimo wszystko Manchester United, mimo że fani Manchesteru być może przez chwilę pomyśleli, że o, jest szansa na to, żeby jeszcze się do tej walki o mistrzostwo włączyć, ale... No trudno, mi sobie tak naprawdę w tym momencie wyobrazić, żeby czerwony Diabły jeszcze e, się Nie, w to remis z Crystal Palace teraz porażka z e, Arsenalem no, to tak, już mówię, w, 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 Ten tydzień tam, po prostu tak. dosyć kry kryzysowy, tak dla Manchester United, chociaż tak jak mówię, akurat to spotkanie z Arsenalem mnie się z kolei podobało, natomiast Manchester City wykonał no tytaniczną pracę do tego, żeby jeszcze e, trzymać się tego Arsenalu kurczowo, w tym momencie to są pięć to jest pięć punktów straty do Arsenalu, a Arsenal ma jeden mecz mniej, jeżeli dobrze pamiętam, jest spotkanie z Everton. Stronem. I jeszcze są cały czas dwa mecze do zagrania bezpośrednie, no, będą więc y, Manchester City mam wrażenie, że się troszeczkę rozpędza po takich delikatnych może kilku meczach, w których zaczęły się oczywiście pojawiać dyskusje, że może to jest jakiś kryzys, może Link Haaland się zaciął i tak dalej i tak dalej, absolutnie Link Haaland się nie zaciął, cały czas strzela gole, hat-trick, y, już myślę, że ten koronek rozstrzelców korona ma... Ma w kieszeni, no Wolverhampton w tym meczu też trochę pomogło Manchesterowi City, bo Josasa dograł w zasadzie piłkę Riadowi Marezowi. Ten też przytomnie odegrał piłkę Halandowi, który bez żadnego problemu wykończył tę akcję. Ruben Neves faulował, Nathan Collins zagrał bardzo przeciętny mecz, mimo że wybijał piłkę z linii bramkowej, no to mimo wszystko był to taki występ, który raczej wolałby zapomnieć. Więc Wolverhampton absolutnie się nie postawiło. Taki na pewno studliwy mecz, wydaje mi się, że najgorszy za kadencji Juliana Lopetegiego. No, a Manchester City zrobił swoje, a tym meczem w środku tygodnia z Tottenhamem pokazał, że żadne, żadne przegrane derby nie są w stanie ich wyprowadzić z równowagi. Pep Guardiola dokonał, że tak powiem kilku zmian, też udzielił takiego wywiadu, że niektórzy piłkarze być może się poczuli troszkę zbyt komfortowo i że on po prostu wymaga od swoich zawodników, żeby oni cały czas jakby no, dali z wątroby, że nawet użył takiego dosyć <grym> podobnego stwierdzenia, że, że chce cały czas widzieć w tej drużynie głód i są jeszcze tacy piłkarze, w których on po prostu wierzy i Ale oni widać, mogą dać Manchesterowi City jeszcze walkę. Widać też na tym etapie sezonu w Manchesterze City, kto jacy zawodnicy będą decydowali o sile tej drużyny, bo są piłkarze, którzy urośli w ostatnim. Tygodni. Jest na pewno Jack Grealish, Riyad Mahrez też zdecydowanie kapitalna no, tak, forma. Tak. To, jak wyłożył piłkę Erlingowi Halandowi na hat-trick. E, no, świetne zachowanie Algierczyka, bo różne, różne sytuacje tego typu widzieliśmy, a tu bez. E... I to akurat Riyad Mahrez, który często w takich sytuacjach tak, walił tak, w kłopoty. Dokładnie, więc tu naprawdę świetne zachowanie. Kevin De Bruyne oczywiście kapitalna, ta asysta do, do Erlinga Halanda przy pierwszej bramce. E, zwróciliśmy w tym meczu, e, oglądając go, sporą uwagę na Rodriego i nie pytajcie, dlaczego liczyliśmy jego podania. E, I to, jaki on ma spokój i jaką dokładność tych podań na no praktycznie przy każdym podaniu to jego, to jego zagranie są tak wycelowane i tak dobre, że to jest naprawdę jakiś inny level i tak zastanawialiśmy się, czy jest jakiś defensywny pomocnik w Premier League, który może równać się do Rodriego w tej chwili no, gdzieś tam wyszli nam Casemiro i, i Thomas Party, ale chyba jednak Rodri jest dominatorem na tej pozycji w tej chwili w Premier League na pewno City złapało wiatr w żagle od tej drugiej połowy z meczu z Tottenhamem i to kapitalnie wróży nam na ten dalszy, dalszy Ciąg walki o mistrzostwo w tym sezonie. No nie jest tylko czekać na te bezpośrednie pojedynki, tak, bo dwa. to jest. Życzymy sobie, żeby te mecze były tak udane, jak to spotkanie dzisiejsze Arsenal z Manchesterem. Zwłaszcza 40. w wyniku sobie życzymy. Słuchajcie, to teraz może przejdziemy w drugie rejony tabeli i, i trochę, oj, niestety, oj, o walce utrzymanie, chwilę porozmawiamy. Było takie bezpośrednie starcie drużyn, które. No, mnie mają kłopoty w tym sezonie. Ciekawe, które. No, jest kilka takich. Drodzy, mówię <laughs> o West Hamie kontra Everton. Okay. Takie spotkanie miało miejsce w tej kolejce. Obaj menedżerowie, o których plotkuje się, że mogliby tutaj zakończyć swoją przygodę w tych klubach. West Ham wychodzi zwycięsko z tego starcia. Wygrywa 2 do 0 z Evertonem po dwóch golach Jaroda Bowena. I mam wrażenie, że to jest to, czego West Hamowi brakowało w tym sezonie, żeby mogli wygrywać te mecze. Czyli po prostu Jaroda Bowena, który ma wysoką formę, bo pamiętam i, i cały zeszły sezon, kiedy Jared Bowen występował i prezentował się naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Everton po tym remisie, kiedy urwali punkty Manchesterowi City, pasmo porażek, właściwie nic pozytywnego o nich nie można powiedzieć, także można powiedzieć, że są takim Robin Hoodem. No, zabrali punkty bogatym i rozda, rozdali pomogli Arsenalowi. Rozdali m.in. Southampton i, i e, e, tutaj West Hamowi, czyli tym rywalom, z którymi walczą o to, żeby się po prostu w tej lidze utrzymać. Co dalej z Evertonem? My rozmawiamy, że Franka Lamparda to już można byłoby zwolnić, to tak od kilku odcinków się przewija, no ale teraz już chyba ta szala goryczy została przelana, czy nie, jak to widzicie, no i przede wszystkim czy West Ham y i przede wszystkim, że ten Jarrod Bowen poprowadzi West Ham trochę wierzyć to taki waszym zdaniem jednorazowy wyskok? Odblokowanie Jarroda Bowena to jest trochę dla Davidma, Davida Moisa klucz do tego, żeby, żeby ten West Ham uratować w tym sezonie. Gdzieś pojawiały się takie memy odnośnie Davida Moisa, że kiedy jego posada wisi na włosku, to zamienia się w Pepa Guardiola no i, i trochę tak to wyglądało w tym spotkaniu. W końcu zmiany ze strony Davida Moisa, bo ta, ta zwyżka formy Jarroda bo Bowena jest związana z tym, że on nieco inaczej ustawiony na boisku, no bo w takiej dwójce z Saidem Benramą, przed nimi tylko Michał Antonio, więc w końcu coś pozmieniał David Moyes, nie było to Tomasa Sołczka, tak notorycznie wyrzucanego przez nas z 11 11 młotów. <grym> I przez kibiców West Hamu również. Przez kibiców West Hamu również, inna trochę formacja, no i to zadziałało, zagrali na zero z tyłu, strzeli dwie bramki, Jarrod Bowen był niesamowicie dobry w tym spotkaniu, to jak wykorzystał pierwszą, pierwszą sytuację, jak strzelił, do jak strzelił bramkę, no to typowy ciąg na bramkę, Pokazane, że on wiedział gdzie się miał znaleźć i wiedział gdzie chciał się znaleźć. Druga bramka on rozprowadził piłkę z Michałem Antonio. Śmialiśmy się oglądając skrót tego spotkania z Maćkiem, z Jamesa Tarkowskiego, który dwa razy pojechał na ślizgu za Antonio i ani razu nie udało się piłki odebrać. <laughs> żeby go chociaż sfaulował. Tak, kurczę, no. nie, nie udało się. No, na końcu tej akcji znowu znalazł się Jarrod Bowen, który rozpoczynał całą tę akcję i ją sfinalizował. Bowen jest kluczem do tego, żeby West Ham grał dobrze w tym sezonie, i jest kluczem do tego, żeby David Moyes uratował swoją posadę to co jeszcze króciutko West Hamien to transfer danego Inksa to tak, warto nie wiem tak szczerze czy to była akurat, w sensie powiem tak na miejscu Davida Moise'a gdybym miał okazję ściągnąć danego Inksa też bym to zrobił aczkolwiek no i Antonio Iskamaka, nie wiem jak on chce to ułożyć po prostu na boisku skoro już pokazał nam, że chce raczej grać jednym napastnikiem to będzie mu dosyć ciężko pomieścić wszystkich tych trzech piłkarzy, no chyba, że któryś z nich wybiera się gdzie indziej, no Antonio zagrał świetny mecz, ale gdzieś te jego komentarze w, w środku tygodnia, między innymi o tym wzmocnieniu West Hamu danym Inksem no, były tak nie do końca pozytywnie odbiera odbierane przez fanów West Hamu więc może Michał Antonio ma ochotę wybrać się gdzieś poza London Stadium Mam takie wrażenie w ogóle że z danego Inksa David Moyes będzie umiał skorzystać bardziej lepiej niż z Januki z który od samego początku tego sezonu tak naprawdę jest tak, trochę takim ciałem obcym w West Aha. Hamie, że nie, nie ma po prostu na niego jakiegoś takiego wyraźnego pomysłu. A z kolei Mikael Antonio, mimo wielu jego walorów, no to, to nie jest taki napastnik, który ci zagwarantuje, nie wiem, 15 czy tak, 20 ranek sezonu, Więc być może Dan Inks jest właśnie takim piłkarzem, którego może nie wiadomo, nie wiedzieliśmy, że potrzeba West Hamowi, a się okaże, że rzeczywiście go potrzeba. Natomiast wracając jeszcze tak szybko do tego meczu, to ja od samego początku, jeszcze przed tym spotkaniem, wiedziałem, że West Ham to spotkanie wygra, bo oni po prostu mają o wiele więcej jakości. Patrzymy sobie w skład West Hamu, porówn możemy porównać na każdej pozycji, praktycznie, i mam wrażenie, że po prostu, że młoty są ekipą, która się musi odbić, tak? Bo mm. Everton jest po prostu na dnie i to, co widzimy w składzie, to, co widzimy na boisku, jest po prostu tożsame z ich e, miejscem w tabeli, a West Ham, no przypomnijmy sobie, to jest drużyna, która jednak wygrała swoją grupę w europejskich pucharach, zrobiła to bez żadnego remisu, bez żadnej porażki, 6 na 6, więc tam jest całe mnóstwo jakości, tam jest naprawdę dużo pomysłów, mhm. David Moyes w końcu zaczął coś zmieniać, więc na pewno mecz na plus, mecz, który uratował jego posadę i kto wie, czy to nie jest też mecz, którym, po którym obaj menedżerowie trochę tę posadę zachowali, bo mimo tego, że Everton spisał się bardzo źle, mimo, że ta defensywa nie funkcjonowała dobrze, przy bramce m, chyba na 1 do 0 do dwóch, tak. a nawet i trzech obrońców skakało do do z Kurtem Zemą i wszyscy tą główkę przegrali, a nagle się okazało, że Jared Bowen za nimi jest totalnie niekryty. Kur, Kur, Kurt Zuma też był sam w tym polu karnym, Oni tę tak. główkę przegrali, dlatego, że próbowali nadrobić swoją pozycję i doskoczyć do Kurta Zumy, a no, nie, wyszło. Po więc nie wyszło. Frank Lampard podobno jeszcze cały czas ma zaufanie zarządu, natomiast patrzę sobie na jego y, kadencję. Przychodził do tego klubu 31 stycznia 2022 roku. W 44 meczach we wszystkich rozgrywkach wygrał tylko 12, a w 38 meczach Premier League zdobył tylko 35 punktów, więc ewidentnie Lampard tutaj no, nie, nie wniósł tego, czego po nim oczekiwano, a jeszcze warto dodać, że przed Evertonem są dwa e, kluczowe mecze z Arsenalem i Liverpoolem, a z kolei przegrali dwa kluczowe mecze z Southampton i z West Hamem. No właśnie. To, 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 gdyby mieli gdzieś szukać punktów, to raczej tu, chociaż ten remis z Manchesterem City. Przecież że... ten, ten Liverpool to tak trochę zagrał, jak takie Bournemouth z Chelsea, więc... Ale to jest Liverpool na wyjeździe, więc mimo wszystko będę się obawiał tego meczu. I, i tutaj... Do, do meczu Liverpool-Chelsea jeszcze za chwilę sobie przejdziemy. Ja tylko tak skończę temat tego spotkania tym, że Everton to drużyna, która ma najmniej zwycięstw. W tym sezonie Premier League. Tylko trzy zwycięstwa ekipy Franka Lamparda, więc to naprawdę bardzo, bardzo mało. Ostatni mecz, którego nie zaliczamy do końcika soli futbolu, słuchajcie w tej kolejce czyli starcie Leicester City yy, z Brighton. Ozdobą tego spotkania gol mitomy fantastyczny gol mitomy na 1-0, no ale później All Brighton i Harvey Barnes wzięli się za odrabianie strat, podobnie zresztą właśnie cały Leicester, no i w samej końcówce meczu Ferguson zanotował gola i tym samym Brighton ten remis uratowało, ale pochwalić wydaje mi się ekipę Brendana Rodgersa jak najbardziej trzeba, oni też ostatnio mieli pas gorszych meczów, także ten remis tutaj im się przyda w tej walce, może i trochę odbili, ale cały czas są w nią zamieszani, nie możemy o tym zapominać, jeżeli chodzi o Brighton, to te punkty, myślę, mogą ich sporo kosztować, bo oni mieli szansę tam nawet wyprzedzić Tottenham już w tej kolejce. Cały czas mają spotkanie zaległe, cały czas mogą to zrobić, ale mogli to zrobić już nieco wcześniej. wcześniej przecież wygrywali spotkania, czy to z Evertonem, no, czy nawet z Liverpoolem. 3 do 0 poprzedni mecz, no i to 2 do 2 z Leicester. Na pewno raczej ja się przynajmniej spodziewałem, że Brighton to spotkanie wygra. Jak Wam się podobała postawa Leicester City, no i tak samo jak Wam się podobała postawa Brighton w tym meczu. No Leicester potrzebowało jakiegoś punktu z tego spotkania i ten punkt ostatecznie e, wyciągnęli. Myślę, że nawet trzech potrzebowali. Znaczy no wiemy jaką ekipą jest Brighton, to jest drużyna, która Jasne. zawsze jest groźna, nieważne z kim gra, to można no tak. w ciemno stawiać, że to jest ekipa, która dostarczy po prostu emocji. Ale też miał problemy. Tak, jak najbardziej. E, no i właśnie, Brighton wygrywa 3-0 z Liverpoolem, a potem jedzie na Leicester i no trochę jednak nie wszystko drży o ten wynik do, 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 do samego końca. Wejście Ivana Fergusona tutaj odmieniło e, grę Brighton Python, znakomity go z główki trzeci gol już w tym sezonie Premier League, osiemnastolatka, więc absolutnie objawienie tego sezonu, można o nim naprawdę mnóstwo pozytywnych rzeczy mówić i myślę, że to jest taki napastnik, który za miesiąc czy za dwa już będzie nam przychodził do głowy jako jeden z takich największych, jeden z największych talentów w Premier League, jeżeli będzie kontynuował jakby taką, taką formę, taką regularność w udziałach przy bramkach, bo to oczywiście nie tylko bramka, ale też w poprzednich meczach zdarzały mu się asysty. Do tego też oczywiście gol Mitomy, no Mitomy praktycznie w sumie w każdej przejściu na kawie mówimy coś pozytywnego, tak. więc fajnie, że dorzucił naprawdę przepiękną bramkę też sobie wynotowałem na przykład debiul Jana Polawan Van Hecke w pierwszej jedenastce i miał był bardzo bliski gola w pierwszej połowie, ale potem troszkę takich kilka błędów i ostatecznie też zejście z boiska, więc taki piłkarz który gdzieś tam też jest w odwodzie, też warto zwrócić na niego uwagę, bo w Brighton co chwilę się ktoś nowy pojawia, więc tutaj też to jest niezwykle. Warto zwrócić uwagę na Brighton po prostu, Generalnie na każdego sezon. poszczególnego piłkarza cały czas mnie dziwi, że Pascal Gross tam się odnajduje na prawej obronie, ale okej. Okay, niech tak będzie. Pascal Gross jest takim piłkarzem, który chyba się odnajdzie wszędzie w tym Brighton. Ja nie wiem, czy kiedyś rękawic Bramkarskich mu nie rzucą na treningu i przypadkiem nie zadziała, bo to już jest piłkarz, który chyba każdą pozycję zwiedził, no ale to też jest coś, co, do czego Brighton już przywykliśmy, czy zagrała Mapotera, czy tak, tak, za Zerbiego, tak, tak, tak. że pozycja jest tylko tak. No a takim piłkarzem trochę uniwersalnym w tym meczu ze strony Lesterby. Kieran Drisby Hall, bo był w zasadzie wszędzie. Dużo biegał e, w ofensywie, dużo też w środku pola. Zawodnik, który wrócił do pierwszej jedenastki po kontuzji i pełni właśnie rolę takiego wolnego elektronu. E, warto też odnotować powrót Jamesa Madisona z ławki, więc e, piłkarz, od którego będzie bardzo dużo zależeć teraz w Leicester Także Leicester powoli, delikatnie się rozpędza i zobaczymy, czy z, tym, e, czy, czy z Madisonem uda im się w następnych spotkaniach zdobyć może trochę więcej punktów. To co? Otwieramy kącik Soli Food. Ale szybko. I no nie, no naprawdę ta kolejka dostarczyła e, wielu pozytywnych emocji, ale wiem, że Wy bardzo lubicie kącik soli futbolu. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, bo e, no cóż, za no, taki kącik soli futbolu myślę, że zdecydowanie warto. Nikt, absolutnie nikt przed sezonem nie spodziewał się, że taki kącik otworzy na mecz Liverpoolu z Chelsea, panowie. Takim najciekawszym momentem tego meczu, moim skromnym zdaniem, było jednak wejście Michała Mudryka, który pokazał, że drzemie w nim olbrzymie piłkarski potencjał. No, te jego akcje przypominały, te jego zrywy w ogóle i jego prędkość przypominały najlepsze czasy na Azarda w Chelsea. Tak, tak Takie porównanie mi się w głowie narodziło, kiedy to um, oglądałem. No ale generalnie cały mecz to częściej mecz błędów. Częściej mecz, w których człowiek House. łapał się za, dokładnie za głowę, ale nie, bynajmniej nie dlatego, że oglądaliśmy jakieś ładne akcje, a wręcz przeciwnie. Mnóstwo błędów, mnóstwo takiej e, no, piłki, która nie przystoi Liverpoolowi i Chelsea po prostu. No, to są drużyny, które przyzwyczaiły nas do dużo, dużo e, lepszej dyspozycji. I w zasadzie ani Liverpool, ani Chelsea ze swoich miejsc się nie ruszyły. Przypomnijmy, dziewiąte miejsce, dziesiąte Liverpoolu, dziewiąte Chelsea. Śmiano się, że to takie derby środka tabeli. No i po tym, co zobaczyliśmy na boisku, chyba można to potwierdzić. Zgadza się? Tak się czy nie? nie, no, okropnie chaotyczne spotkanie od samego, od samego początku i wydawało mi się, że Chelsea nieco lepiej w tym chaosie się odnalazła. Na, na samym początku tego meczu Kai Havertz nawet strzelił bramkę, mhm. ale miał mega dużo pecha, że tam ostatecznie drobny spalony za, za, za linią strzału, bodajże Tiago Silwy. Znalazł się, znalazł się High Havertz. Havertz w ogóle aktywny w ostatnim czasie, ale jak nie chce wejść, to po prostu nie chce. Bardzo znamienny był taki jego strzał chyba z Woleja, który przejechał gdzieś 15 metrów od bramki, więc naprawdę piłkarze Chelsea mają problemy z tą skutecznością. Być może faktycznie Mudryk jest tą nadzieją na to, że ta skuteczność się poprawi. Nie wiem, gdzie nadzieja na skuteczność w drużynie Liverpoolu, bo Darwin Nunes jest Darwinem Nunezem w dalszym ciągu, a Kodigak po co pokazuje, że on też bardziej w tę drugą stronę i ostrzeliwanie niż strzelanie do bramki. Były w tym meczu okazje, czy to Liverpoolu, czy, czy Chelsea, ale no, skuteczność jednych i drugich i jakość tych okazji też pozostawiała naprawdę wiele do życzenia, bo to nie były jakieś klarowne setki, jeden na jeden, które trzeba było wykorzystać. Bardzo zagubiony mostalik, środek pola Liverpoolu no, z ogromnymi brakami. Bajcetic ustawiony bardzo nisko w tym spotkaniu, w ogóle, w ogóle nieaktywny nie w ofensywie. No, taka, taką rolę mu przewidział, przewidział Jurgen Klopp, no ale w ogóle, jeżeli spojrzymy na ten skład The Reds oh zobaczymy Jamesa Milnera na prawej stronie czy, czy Harvey'a Eliota jako jednego, z tych, jako jednego z tych trzech ofensywnych Kto, piłkarzy. Ktoś od nas z patronów napisał, że to, to wygląda jak skład na jakiś mecz pucharowy w tak, tej, a nie no na mecz ligowy z Chelsea. Milner, Bajcetic, Harvey Elliot, no, Gomez z Konate w środku obrony. No, no, wygląda, wygląda to źle w przypadku Liverpoolu i też nie najlepiej po stronie Chelsea tak na dobrą sprawę, bo tam tych, tych piłkarzy, który, których na co normalnie by tam pewnie nie było, też jest wielu. Oczywiście po jednej i po drugiej strony są po stronie są wielkie problemy kadrowe, bo jedni i drudzy mierzą się z kontuzjami. No pytanie tylko, czy, czy ta kontuzja to jest powód, żeby aż tak ucierpiała gra jednych i drugich jakość tej gry. No bo to był po prostu straszny mecz, fatalnie się to oglądało. No Czes jeszcze dodatkowo posoliła tym, że w pewnym momencie zaczęła <tosolnie>. grać na czas. Nie mam pojęcia, czego oni się bali. Nie wiem, dlaczego oni... Że w ogóle ich satysfakcjonował ten wynik 0-0, bo Liverpool po prostu w tym meczu no, był taką drużyną do ukąszenia. Wystarczyło tam tak. naprawdę troszkę więcej wysiłków to wszystko włożyć. E, na przykład można delikatnie chwalić Luisa Haula za to, że jest aktywny i mobilny, ale akurat podaje i biega nie w tym kierunku, w którym potrzeba, więc troszkę takiej błędów... Ale biega. Ale biega, tak. <laughs> przynajmniej, przynajmniej tyle. On się starał nam jakoś, nie wiem, rozkręcić trochę ten mecz, bo no nie wiem, no w pewnym momencie po prostu jakby grają po rzucił, że chłopaki to teraz trzymamy to 0-0, bo to jest dobry wynik. <grymne> ale że oni w głowach nie pomyśleli sobie, że to nie jest dobry wynik, tak? My powinniśmy walczyć o zwycięstwo jeszcze z tak grającym Liverpoolem, więc e, no coś jest nie tak ewidentnie w obu drużynach. Rzeczywiście to wejście Mudryka trochę rozruszało grę Czesi Miał jedną taką sytuację, gdzie naprawdę no, zaczarował, zakręcił obrońcami Liverpoolu, ale tam brakowało tylko i wyłącznie wykończenia. E, mocno oberwało się w tym meczu Masonowi Mountowi, również Kajowi, Hawersowi, chociaż ten mecz byłby o wiele lepszy w jego Nigdyby jednak ten gol z trzeciej minuty nie został e, anulowany. E, no i też się tak zacząłem zastanawiać nad trochę tymi transferami. Czy z o tym gadaliśmy na live, ale, ale też miałem taką refleksję w trakcie tego meczu, że oni kupują tych wszystkich skrzydłowych. tak. E, teraz jeszcze Noni Maduek do tego doszedł, więc już w ogóle po prostu tam jest tylu piłkarzy ofensywnych, że, że tego nie zliczysz nawet na palcach dwóch rąk. A oni na prawej obronie grają Trevorem Chawalobahem, albo Cezarem Azpilicuetą, albo nawet Hakimem Ziehem, który czasami tam występuje na wahadle. Ja wiem, że Rhys James to jest docelowy prawy obrońca, natomiast Rhys James jest w tym momencie delikatnie zawodny z uwagi na swoje, na swoje zdrowie, więc jeżeli już Todd Boli wyrzuca te pieniądze, rzuca po prostu w kolejnych piłkarzy, no to niech też pomyśli o tym, czy może jakiś prawy obrońca by się rzeczywiście przydał, żeby, ta, żeby rzeczywiście ta ekipa była gotowa już w tym momencie na wszystko, bo tam... Ta ławka się robi naprawdę coraz, coraz szersza, więc ewentualnie jeszcze jakiś fałbi obrączę by tutaj dorzucił, ale już proszę, nie więcej skrzydłówek, naprawdę. Wiecie co jest w tym wszystkim najciekawsze, że tak wydaje się, że i, ta, i ten Liverpool i Chelsea dosyć często tracą punkty, a oni do piątego Tottenhamu tracą cztery punkty. No tylko że piąty znaczy ten... piąte miejsce to chyba nie był ich cel na ten sezon, tak nie, tak nie, uważam. No, oczywiście, 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 że tak, ale to też pokazuje, że Yy, trochę nam uciekła ta pierwsza czwórka, prawda? Tak, która, tak, tak. która rywalizuje o, o Ligę Mistrzów, i to też da się zauważyć po prostu w stylu. Z drugiej stylu. strony to ten Hamile ma punktów przewag, straty do czwartego miejsca. 6 6 sześć. nie są już takie wielkie granice, ale, a, granice, ale tak, różnica w stylu jest w stylu, zdecydowanie widoczna. No w zeszłym sezonie no. to ten Ham gonił też tę czwórkę, nie? Wyprzedził ostatecznie Arsenal no, trochę rzutem na taśmę, Ech. więc mam wrażenie, że to jest jeszcze do zrobienia. Mieliśmy małe cięcie, ale już do Was wracamy i wracamy do Was z tematem drużyny, która też prezentuje się dosyć dobrze w tym sezonie, a zwłaszcza dobrze wtedy, kiedy dołączył do tego zespołu Unai Emery, bo kiedy dołączył do tej ekipy, to można go stawiać, jeżeli chodzi o formę, obok takich menedżerów jak na przykład Mikel Arteta czy Pep Guardiola. Aston Villa w tym momencie na miejscu 11, no ale jeżeli chodzi o tą formę, to naprawdę no wybitnie się wpasował Unai Emery do tej Aston Villi. Widać, że tam jest chemia, widać, że będą się w tej y, górze tabeli y, pieli. Wygrywają jeden do zera z y, Southampton, mimo tego, że Southampton walczyło z całej siły dwa gole zdobyte z pozycji spalonej. Y, no ale to jednak jedyną bramkę w tym meczu zdobyła ekipa Aston Villa. Oli Watkins strzelił na 1 do zera, i trzy punkty notuje właśnie Aston Villa, a Southampton na samym dnie tabeli e, cały czas, no ale myślę, że pokazali, że jeszcze w tym sezonie e, powalczą to na pewno. Tak, definitywnie był to mecz, w którym można powiedzieć o Soton, że oni mają aspiracje i mają potencjał na to, żeby, żeby jakieś mecze wygrywać. No, problem w tym, że trafili na tą Aston Villa, która podwodzą Unaja Emeriego gra naprawdę świetnie. I to wystarczy tylko powiedzieć, że to jest z pierwszych siedmiu meczów tego, tego szkoleniowca w Premier League on, wygrał aż pięć. Mm -hmm. W tym były mecze z Manchesterem United, z Tottenhamem, z Brighton, więc wcale nie, nie głupie zespoły. I słabe zespoły. Więc naprawdę bardzo dobre wyniki. Trochę można się było łapać za głowę, czemu ten facet sprzedaje danego Inksa, czemu pozbywa się danego Inksa, bo to przecież gwarant jednak bramek, jakby nie było. No ale ma Olego Watkinsa, na którym chyba powoli zaczyna opierać, opierać grę tej drużyny. Ważna bramka kolejna Olego Watkinsa. Wydaje się, że jest to piłkarz, który może, może pociągnąć Aston Villa pod, pod względem strzelania bramek w tym sezonie. Więc naprawdę wygląda to dobrze. I tak śmialiśmy się trochę, może nie śmialiśmy. Ale mówiliśmy, że Steven Gerrard zdecydowanie ma kadrę, która ma większy potencjał niż to, co ona osiąga. No i chyba mamy efekt tego, tego co, robi, co robi Unai Emery, że ta kadra wcale nie była tak słaba, jak wskazywały na to wyniki Stevena Gerarda. No i teraz, jeżeli zastanawiamy się, czy Steven Gerard jest dobrym kandydatem na szkoleniowca reprezentacji Polski, to być może <laughs> trzeba postawić spory znak zapytania przy tym nazwisku, bo, bo jednak Unai Emery pokazuje, że dużo pracy po Gerardzie było do wykonania. Trzeba było po prostu ściągnąć Unai Emery'ego do, do Polski, chociaż to, to byłoby... Ciekawe. to ciekawe. Byłoby... <laughs> Wygralibyśmy wtedy na pewno Ligę Europy, nie wiem, czy jest taka opcja, ale... ale Liga do... O Ligie myślę, że mielibyśmy, mielibyśmy szansę. Ja chcę zwrócić uwagę na dwie rzeczy w tym spotkaniu. Pierwsza to jest kolosalna różnica w jakości bramkarskiej między tymi dwoma drużynami. Tak, Amy Martinez to jest. Tak jest. Patrzymy na sobie szef. na Jana Martineza i sobie myślimy, no mistrz tak, no to jest Mistrz Świata, tak? tak to by jest, nie było. To jest najlepszy bramkarz tego turnieju i faktycznie w tym spotkaniu w większości przypadków po prostu zachowywał się jak Mistrz Świata. No a Gawin Bazunu, dostaliśmy takie pytanie na live, kto jest najgorszym piłkarzem w, w Premier League. Parę propozycji padło, a mi się rzeczywiście chyba spodobała ta o Gawinie Bazunu. To jest młody piłkarz i naprawdę można być wobec niego wyrozumiałym. Młody, natomiast... ale chyba e, Sotą na tym etapie sezonu potrzeba chyba tego tak, doświadczenia i wyrachowania tak. na pozycji bramkarza, żeby tam stał po prostu pewnie, bo ta bramka Olego Łotkinsa też była do wybronienia i to jest znowu bramka, którą możemy gdzieś na konto Gavina Bazunu e, narzucić, zarzucić, e, a Emi Martinez od powrotu z tego mundialu jest totalnym Szef. szefem. To, Szef. jak, z jaką on taką nonszalancją, ekstrawagancją gra i to nie tylko na bramce, rozgrywając też piłkę, gdzieś ogrywając przeciwników. Być może w swoim czasie się to zemści na nim, bo pewnie tak będzie. Ale jego pewność siebie i to, jak urósł po tym mundialu, naprawdę robi wrażenie. Tak. I druga rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę przy Southampton, to jest James Ward-Prowse. Znowu? E, tak, no bo jest to bramme. jest autor wszystkich bramek, jakie Southampton strzeliło po mundialu. Wszystkich czterech. I był bliski średnia piątej, więc od Jamesa Ward'a Prosa, w tym momencie w Southampton zależy wszystko i to jest niebezpieczne. No to jest bardzo niebezpieczne, to jest spory ciężar dla tego piłkarza i dwoi się i troi tak naprawdę, żeby Southampton w tej lidze utrzymać. Zobaczymy, czy mu się to e, uda. Przejdziemy tymczasem do e, kolejnego meczu, gdzie grał reprezentant strefy spadkowej, można powiedzieć, czyli Bournemouth Nottingham Forest. Ja nie będę przedłużał, panowie. Opowiedzcie, kto z Ciebie dla Forest i jak bardzo... Kącik Sama Saridza. W zeszłym sezonie mieliśmy kącik Berli, w tym roku mamy kącik Sama Saridża. Od dwóch czy trzech odcinków tutaj z Maciejem wychwalamy Sama Saridza oh za to, co robi na boisku i jak się na nim prezentuje, a tymczasem on strzela bramkę, bramkę na, wagę, na wagę remisu i to bramkę na szczególnym dla siebie terytorium. Tak, bo to jest były piłkarz Bornów. Umówmy się, Sam Saridż to nie jest virtuos. To nie jest najlepszy piłkarz w Premier League, jest jeszcze Linkhan. Natomiast <grymne> może pobawić o od 2 Jest strasznie uwielbiam tego piłkarza, bo przecież tylu napastników przyszło do Nottingham Forest, a Steve Cooper to jest wierny go żołnierz, zawsze wprowadza go w drugiej połowie na końcówkę spotkania. I wreszcie do swojego strzelił gola, niezwykle ważnego gola dla, dla Nottingham. Tym swojego bardziej. swojego pierwszego w Premier League. Tak, swojego pierwszego w Premier League. tym bardziej, że to był też debiutki Sauda w Nottingham Forest, piłkarz, który, no właśnie, w poprzedniej przerwie na kawę powiedziałem, że Steve Cooper lubi jednak takich bardziej mobilnych napastników, czy Morgana gipsa White'a, jeżeli go zaliczamy jako napastnika, no bo to jest taki piłkarz ofensywny, który jest trochę dziesiątką, trochę pomocnikiem, a trochę też taką fałszywą dziewiątką. No i po tym wszystkim wychodzi na to, że Nottingham nagle potrzebuje Chrisa Uda, który jest już troszkę niechciany w Newcastle, więc taki trochę dziwny transfer, który wydaje mi się, że gdzieś tam na dłuższą metę nie będzie miał większego wpływu. No a to, że Sam Sajc strzelił w gole, jeszcze bardziej dorzuca trochę do pieca, i, i mamy takie wrażenie, kto w takim razie w tym ataku Nottingham ma grać bo mamy po prostu całe mnóstwo tych kandydatów i, i ma po prostu ból głowy tych na kogo tutaj postawić bo, bo tych opcji jest wiele. No a Bormów po tym mundialu trochę się odbija bo to chyba były pierwsze punkty w ogóle po mundialu zdobyte przez tą, mm -hmm. przez tą ekipę, mm -hmm. więc naprawdę, naprawdę długi czas Już kazali nam po Gary'ego O'Neill'a czekać na, na jakiekolwiek punkty. Dwóch zawodników do wyróżnienia Jadon Anthony, bo naprawdę bardzo ładna bramka i w ogóle fajny ruch oraz, nie wiem czy ja dobrze to, to przeczytam, Zrób to. Dango Otara? Nie nie, nie, jestem, nie, nie mam pojęcia czy, czy to jest dobre, dobra wymowa tego nazwiska, ale piłkarz ściągnięty z Lorient reprezentant Burkina Faso prawdopodobnie, piłkarz urodzony w Burkina Faso więc naprawdę bardzo dobry, bardzo dużo młynu na, na prawym skrzydle, fajnie to wyglądało, więc być może jest to piłkarz, który gdzieś utrzyma Bormów no. w tym sezonie w walce o, o jakiekolwiek... Transfer, który nam trochę umknął natomiast tak. tym swoim debiutem po prostu Otara pokazał, pokazał że... że warto na niego zwracać tak. Zwróć, no przecież też pamiętamy kto grał kiedyś w Bormów to był y Arnold Danjuma, o nie chciałem dżum, powiedzieć tak, więc być może, może po prostu tak, może wrócić do Evertonu y znaczy do Premier League do i Premier League. do Evertonu po prostu y i myślę, że Dango Utaro może być takim piłkarzem który gdzieś tam delikatnie może po prostu nawiązać do, do, do właśnie Danjuma <śmiech> <śmiech> jego nazwisko mi wypadło to totalnie <laughs> dzisiaj z głowy panowie, na sam koniec delicje dwa remisy 0 do 0 zaczniemy sobie od remisu Crystal Palace z Newcastle, bo tutaj Newcastle było zdecydowanie drużyną, która przeważała, no ale o tym Newcastle trzeba sobie chwilę porozmawiać, bo ich ostatnie wyniki 0 do 0, 0 do 0, 1 do 0 skromne zwycięstwo z Fulham. No i 0 do 0, także. Umówmy się, Newcastle United nie straci już nigdy bramki. To jest. Pierwsze pytanie. Czy Nick Pope i w ogóle defensywa Newcastle jeszcze kiedykolwiek straci bramkę? Nie. No nie. i przede wszystkim, czy jeszcze kiedyś strzeli więcej niż jedną, bo na razie to yy, tak. No, tak. Wi widać ewidentnie, że jest plan w grze Newcastle. Wiemy, jak to wygląda, no ale czy tam nie brakuje z przodu po prostu czegoś więcej, no bo oni mają tutaj szansę w tym sezonie zrobić bardzo fajny wynik, no i przydałyby się bramki z przodu. No, gdzieś zacięła się ta, ta ofensywna maszynka Ediego Hała, bo i Almiron już nie generuje takiego zagrożenia z przodu, e, i Kalm Wilson też, też gdzieś, gdzieś się zaciął. Dziwi mnie trochę ten ruch z oddaniem Chrisa Wooda, bo to jednak był taki piłkarz, który wiadomo, nie gwarantował absolutnie. No, nie, no wiecie, mając szklanego Kaloma Wilsona. Wszystko wskazuje na to, że szklanego Isaka, bo on też nie jest uh -huh. piłkarzem, który gra, gra regularnie na tyle, na ile powinien. Eddie Howe pozbywa się piłkarza, który gdzieś tam Ale zawsze z tej ławki mógł wejść. Ile i... bramek strzelił Chris Wood dla Newcastle? No prawdopodobnie dwie to dużo? Oczywiście, że nie, aczkolwiek... Patrząc na ostatnie Newcastle wyniki... Tak? To tak, to dużo właśnie, patrząc na te ostatnie kilka meczów to bardzo dużo. Nie, no ale dziwi mnie ten, ten ruch, chyba, że faktycznie Eddie Howe ma już na oku jakiegoś innego napastnika i chyba mimo wszystko mam takie wrażenie, że przydałaby się taka konsekwencja w tym ataku Newcastle United, żeby twardo, jasno było wiadomo, że gramy na Wilsona albo gramy na Isaka, tylko to nie jest możliwe, bo raz jeden jest kontuzjowany, raz drugi jest kontuzjowany i gdzieś Eddie Howe ma w tym, w tym wszystkim związane ręce, ale na pewno są, są braki w tej ofensywie gdzieś ten pomysł, na który był na samym początku te indywidualne błyski czy to Almirona, czy Joelintona momentami, gdzieś to wszystko nie działa i przydałoby się coś nowego ze strony Diego Hała, być może jakiś nowy transfer no, taki Leandro Trossard wchodzący do, do ekipy Newcastle, też wydaje mi się że, zrobił fajną, że zrobiłby fajną robotę no ale Trossard już jest zaklepany w Arsenal ale... ale ktoś taki rzeczywiście mógłby przyjść na pewno dla Newcastle bardzo ważna dobra wiadomość, że ta kontuzja ze Bruno Guimaraesza nie okazała nie się tak. poważna, że to jest piłkarz, na którym no, tak naprawdę opiera się trochę graniuka w tym sezonie, więc fakt, że on jest zdrowy, że on znowu wyszedł w pierwszym składzie, to jest kapitalna wiadomość po prostu dla, dla SROK. Eee, no i Nick Pope, tak, kolejny czysty konto, już nie ma są... 12 czystych kont w tym sezonie, więc więcej niż w ogóle Traci straconych bramek. Stałantnie. Od 7, 720 minut we wszystkich rozgrywek Nick Pope nie stracił gola, to jest 12 godzin słuchajcie, to jest po prostu jakby jedna pełna zmiana w szpitalu, Nick Pope nudzi się nie robi nic, bo Nick mu po prostu gola nie strzelił, więc no absolutnie po prostu znakomity to jest sezon w, w jego wykonaniu, znakomity sezon w ogóle w wykonaniu całej tej defensywy z tym Bernem na, na lewej obronie, to jest po prostu taki chichot losu i takie zagranie po prostu yy, na, na, na nie wiem, no taki majsterszczyk trochę w wykonaniu Ediego Hała, że, że potrafił z tego piłkarza wycisnąć no Wszystko, co najlepsze, i po prostu grać nim na lewej obronie, więc no nic tylko chwalić w tym momencie Newcastle, chociaż to spotkanie mogliby wygrać i byli blisko tak naprawdę, mieli w tym meczu więcej strzałów, oddali, mieli częściej piłkę. Natomiast po prostu Krystal Palace ostatnio troszkę te remisy y, lubi, bo to jest też remis Manchesteru, jak w środku tygodnia, znakomity gol O'Lise z rzutu y, wolnego w końcówce spotkania. No to jest taka ekipa trochę. <noise> Taka ma problem troszkę z ustabilizowaniem swojej formy, ale fakt, że zatrzymali Newcastle i wycisnęli punkt po punkcie z Manchesterem United, to myślę, że na plus. No i na sam koniec mecz Leeds United kontra Brentford. Dwie drużyny, które znajdują się w zupełnie innych y, biegunach, no zwłaszcza po y, mundialu. Leeds United jeszcze po tym mundialu nie udało im się wygrać właściwie żadnego meczu. Dwie porażki i trzy remisy i widziałem, że, że różnie jest w, wśród kibiców Leeds United. Niektórzy zastanawiają się, czy Jesse Mars, to jest po prostu odpowiednia osoba na odpowiednim y, miejscu. Leeds oczywiście nie znajduje się w strefie spadkowej, nic z tych rzeczy, ale głównie dlatego w zasadzie, że y, no... Ci rywale, którzy też się tam znajdują są no po prostu dużo, dużo e, gorsi. A wy jakie tutaj macie zdanie w tym kontekście? No bo Brentford to właściwie i tak wydaje mi się, że możemy mówić w samych superlatach. Były takie sygnały w tym sezonie już po tym mundialu, że Jesse Marsz próbuje nauczyć tą swoją drużynę, próbuje nauczyć Leeds United takiego odpowiedzialnego zarządzania spotkaniem i być może zagrania czasami meczu na zero z tyłu, bo to był zawsze problem Leeds. Oni nigdy nie mieli problemu z kreowaniem sytuacji, zawsze gdzieś byli w stanie wcisnąć bramkę, stworzyć sobie zagrożenie, ale z tyłu była wesoła zabawa i dużo, dużo śmiechu ze strony ich obrońców, bo wyglądało to po prostu fatalnie. A tymczasem tutaj Grands Brentford, której ofensywa no, ma na Tonea, więc jest jedną z groźniejszych formacji ofensywnych w całej lidze. Nie dopuścili ich do żadnego strzału w trakcie całego tego spotkania, no i zachowali czyste konto. Leeds miało przewagę w tym, w tym meczu. W ogóle ataki Brentford miałem wrażenie, że za każdym razem próbowali wyjść z kontry, ale próbując odebrać piłkę zawodnikom Leeds United, to każda taka próba kończyła się faulem i z tej kontry nic nie wychodziło, więc naprawdę bardzo dobre, bardzo dobre zarządzanie tym meczem ze strony Leeds United. Zwróciłem uwagę na wiele pochwał wobec Maximiliana Webera, czyli środkowego obrońcy, który jakiś czas temu wskoczył do, do składu Leeds United i być może to dzięki niemu i prawdopodobnie to dzięki jego, jego obecności ten środek obrony zaczyna wyglądać tak jak Leeds, w Leeds United powinien wyglądać. No i jeżeli jeszcze do tego dołoży się jakąś lepszą skuteczność w, w ofensywie, co pokazywali ostatnio w meczu pucharowym, że potrafią strzelać, bo przecież i Willy i Patrick Bamford nawet, nawet pokazał, że do bramki trafiać potrafi. Więc tego potencjału ofensywnego tam jest dużo. Bardzo jeżeli... dobry mecz zagrali z Cardiff, 5 tak, do 2 dwóch Tak, Dokładnie. Jeżeli, tak, jeżeli Jesse Marsz znajdzie ten balans, znajdzie to optymalne ułożenie całej ekipy, żeby i zagrać dobrze z tyłu, i jeszcze stworzyć, stworzyć zagrożenie z przodu, to ja jestem spokojny o Leeds United, bo oni niejednokrotnie w tym sezonie pokazali, że są dobrą ekipą i dziwię się trochę, że aż tak nerwowo jest w Leeds United i tak mało zaufania otrzymuje Jesse Marsz, w porównaniu do tego, jak traktowany był Marcelo Bielsa, bo on to mam wrażenie, że mógł zrobić cokolwiek i wiadomo, że w Wyprowadził ich z tak, Championship tak, tak, tak. i też był postacią no, nieco inną niż, niż Jesse Mars, nieco, nieco bardziej ekscentryczną i taką e, budzącą skrajne, skrajne opinie. W przypadku kibiców Liz była to zawsze sympatia. E, aczkolwiek nieco się dziwię, że jednak jest to aż tak. E, aż tak e, no, z, nie wiem, jak to określić, ale że jest mało cierpliwości wobec wobec Wiesz też, e, Marcel Biesa trochę mniej mówił. A Jesse March lubi robi, mówić. tak. Lubi mówić i czasami te wypowiedzi Na są takie, które... nie, w ogóle nie mówił, mówił jego tłumacz. No właśnie, bo no <laughs> o tym też do tego trochę nawiązuje, że no Marska Biesa po prostu całym sobą, że tak powiem, tak. gdzieś tam miał wokół siebie taką aurę i, i rzeczywiście zyskiwał tę sympatię kibiców, poza oczywiście tym, że wprowadził Leeds do, do Premier League po dłuższej przerwie. A Jesse March czasami rzuci jakąś taką wypowiedzią trochę kontrowersyjniejszą i ma wrażenie, że niektórzy kibice może nie do końca akurat lubią taki styl prowadzenia zespołu. Natomiast Lis po prostu musi się zostać Musi sobie postawić jakiś cel na ten sezon, znaczy, cel po prostu, na byt w Premier League, tak? Czy oni chcą atakować pierwszą dziesiątkę, czy chcą atakować europejskie puchary? Czy chcą po prostu się pewnie utrzymywać rok w rok w Premier League, bo jeżeli chcą się pewnie utrzymywać, no to Jesse Marcin, to zapewni, po prostu. Mam, mam do tego szczere przekonanie. Przecież rok temu o tej porze liczyliśmy ilu piłkarzy na lawce rezerwowych Malice United, tak? Sure. Oni, <laughs> oni albo z ilu skorzystali, ilu mieli na początku sezonu, chyba około 17 czy 18, tak, coś takiego. Na pewno, na pewno nie więcej niż 20. Więc y, trzeba po prostu y, mieć troszkę cierpliwości do Jessego Marsza i liczyć w to, że to jest jakiś proces, bo to na pewno jest proces. Troszkę piłkarzy, tak, process. no spójrzmy na Arsenal, chociaż nie, mu, nie mówię, że Lidz wygra mistrzostwo, będzie się biło, o mistrzostwo, ale no po prostu ta drużyna ewoluuje. No i ja byłem gotowy na taki sezon. Ja się takiego sezonu już w spodziewałem, i ja nie jestem zaskoczony, że oni grają czasami dobrze, czasami gorzej, ale koniec końców wydaje mi się, że gdzieś tam się a Ja znowu obronią. mam takie poczucie, że właśnie Jesse Marzy jest menedżerem, który, który może rozwinąć tę drużynę i powalczyć o coś więcej w przyszłości, a nie do końca odnośnie tego, czy, czy on w tej walce o utrzymanie będzie, będzie sobie aż tak dobrze radził, czy ta presja gdzieś go nie przygniecie w pewnym momencie. No jak chcą się utrzymać, to trzeba zadzwonić do takiego e, sympatycznego e, rudobrodego e, menedżera, który, tak, który dalej jest wolny i, i za którym bardzo tęsknimy. Który jeździ po stadionach Premier League i, i sobie obserwuje. Czasu czasu, daje znać jestem, więc, e, więc tak, tak. Słuchajcie, kończąc tego live'a, cały czas gdzieś pobrzmiewają e, live a. jeszcze... Przerwa na kawę. Przerwa na kawę, sorry. Jeszcze cały czas <laughs> jestem w tym meczu Arsenal-Manchester United, bo wyświetlił mi się taki fajny cytat Zinchenko po tego spotkania, więc chciałbym jeszcze na sam koniec o nim y, wspomnieć, co powiedział Zinchenko w wywiadzie po że kiedy dołączył Gabriel Jesus i Zinchenko do tej drużyny, to zmi zmieniła się mentalność w tym zespole. Zinchenko powiedział, że kiedy dołączył do klubu, powiedział, y, powiedział chłopakom, że nie możemy myśleć o top 3 ani, ani o niczym innym, idziemy po tytuł i wtedy kilku piłkarzy Arsenalu, to cały czas słowem jego słowa, zaczęło się śmiać. A teraz wszyscy w to wierzą. No i właśnie to a jest. Trochę ta... jak ja do ciebie na początku tego sezonu. <laughs> tak no, było. Zinczyko powiedział nie tylko o tym, co działo się w samym Arsenalu, ale też o wszystkich kibicach, tak? No teraz już wszyscy w to wierzą, wiedzą, że to jest możliwe po prostu. A na samym tego początku sezonu tak, tak nie było. No cóż, dzięki Zina, dzięki Gabriel Jezus teraz Arsenal <laughs> jest wspaniały. My oczywiście już kończymy. Zapraszamy was do obejrzenia. Um, Mamy nadzieję, że wkrótce pojawią się skróty z naszego live'a. Ale jeżeli macie taką ochotę, no to możecie obejrzeć z całego, chociaż pewnie nie ma takich chętnych. Oczywiście zapraszamy do łapkowania, do zostawiania subskrypcji. Dzięki krzychu, dzięki maczku. Dzięki, dziękujemy. Mamy nadzieję, że będziemy mogli się pojawiać w naszym studiu coraz częściej. Ja tymczasem żegnamy się, trzymajcie się, cześć.